Dela 55, a to jest już 12 odcinek Lolakowego garażu. Przedstawiałem wam Mazdę MX-5. Jest to dość już stary samochód, powiem szczerze. Pierwszy raz go zobaczyłem w NFS-ie Underground, chyba jedynce lub dwójce. Chyba tak. Ta była starsza wersja oczywiście. No i cóż. Wygląda jest bardzo fajny, ogólnie się fajnie prowadzi. Dobra. No cóż. Co mogę o nim powiedzieć takiego na początek? Przyspiesz. Mam go w klasie C i przyspieszenie jest takie sobie. Maksymalna prędkość także, ale za to samochód fajnie skręca, bardzo fajnie. Dlatego mi się on podoba. No cóż, wyglądu mi się samochód bardzo podoba. Ze względu na to, no, taki fajny mały samochodzik. Ogólnie Mazdy mi się bardzo podobają, więc wiecie. I ogólnie chodźmy może na wyścig. Nie będę przynudzał. I chodźmy na początek. Pamiętacie ostatnią regułę, czyli wyścig, dragi, teamerskie. Ok. Chodźmy na klasówkę C. Gdzie ona jest? Tu jest. O, jest kręta trasa. MX-5 powinna pokazać swoją moc. Dobra. Mazda RX-8 versus Mazda MX-5. Jak widać, dość słabe jest tutaj nitro. Choć to bo czy za krótkie, żeby stwierdzić, czy jest dobre, czy jest słabe. No dobra, jest kręta trasa, bardzo fajnie. O, gościu, tutaj widać, że nabija sobie klasówki, poznajesz tę trasę. Ja niezbyt pamiętam ją. Dobra, miara mi się udało wejść na tą ścianę. Jak widać, jakoś tam się trzymam i jadę bez powerów jak na razie. Włączę jedno nitro. Dobra, nitro jest słabe na pewno. Ja mam nim skillę na most nitro, więc... Ale w sumie może nie jest najsłabszy, ciut lepsze niż od najsłabszego, o tak, może. Ale tylko ciut. Przynajmniej tak mi się wydaje chyba. Chyba, że się mylę, bo ta moc nitra, którą mam włożoną, bo mam skillę na moc nitra, nie wiem czemu, powiem szczerze. W sumie to jest stary samochód. Oh fuck, w moim garażu. Kiedyś to wstawiałem wszystko, co się udało. Ale dobra, idziemy dalej. Wątpię, żebym wygrał. Dać RX-8 mnie odstawiła. O, a ja dobrze nie znam tej trasy. Ale powiem szczerze, że ten samochodzik całkiem fajnie się prowadzi. Ale... Ale prawie wszystko tutaj kuleje. A raczej nie kuleje, nie jest po prostu dobre. 9 sekund za RX-7, 8. 10 tysięcy, bardzo miło. Okej, no i tyle. Tyle. Jeśli chodzi o wyścigi, jak widzieliście, samochód średnio się spisał, więc na wyścigi raczej nie jest dobry. Chodźmy na turnym hajka i zobaczmy, co takiego się stanie.
zabrało mi bardzo dobrych przeciwników. Lamborghini Murcielago Roadster, a jeszcze nie trafiłem. I Pagani Zonda Cinque. No cóż, widać co się dzieje. Samochód ze względu na to, że nie ma tego mocnego nitro, no cóż, sobie po prostu nie radzi. Więc na dragi ten samochód raczej się nie nadaje. Ale, nie no, także na tych dragach klasy C, bo są takie ostatnio dodane. Także nie miałby szans, powiem szczerze. A nie wziąłem ten pajka ze względu na to, że tutaj nie ma trafików, jest prosta po prostu. Może zobaczycie, jak się spisuje samochód. Dobra, chodźmy jeszcze na Home Runa, czyli Team Escape. Okej. No to mamy Team Escape'a i zobaczymy, jak MX5 sobie poradzi z wszelkimi blokadami. Oj, słabo to widzę. No cóż, radzi sobie jak większość samochodów, czyli słabo, bardzo słabo. Można by powiedzieć, że nawet słabił tenka. Ohoho. Fuck. Dobra. Zaraz zobaczymy się ponownie. Okej, teraz chodźmy zobaczyć, co takiego operuje nam MX5 w garażu. I co takiego zainstalowałem to niżej jeździ jak jeździ. Śmigło od aftermarket trzeba, czyli sklepu z częściami do tuningu wizualnego. Już na pierwszy rzut oka może spojrzeć, czy coś mam tutaj zainstalowane. Nawet nie takie coś, mam dość dużo tutaj rzeczy zainstalowanych. Tylko do końca nie wiem, ale okej. Ach, tak myślałem, że praktycznie tylko maska mi została. Dobra, mamy aż jeden bodyk z zakresu z gry i to właśnie jest ten, który mam zainstalowany. Mi się podoba. Nie wiem jak wam. Mam do tego jeszcze trzy pozycje. Takie coś. Takie coś. What the fuck? Widzicie to? What the fuck? To chyba jest jakiś bug. Widzicie te koła? Oh fuck. Wygląda teraz jak jakiś badzi na kurna na teren. W przypadku tutaj nie. To się tak nie zmienia. Bo coś mi się pomyliło. W sumie między tym botykitem a tym są bardzo małe różnice. Ale what the fuck? Co się z tymi kołami dzieje? I oczywiście są jeszcze wariancje z spoilerami. Chyba za dużo ten spoiler obciąży tył. No i tyle w sumie. I teraz zacznijmy od skillów, jakie mam do niego zainstalowane. Teraz mówię, że te skille są trochę nieadekwatne. Co tu mamy? Mam wymaksowane skille na moc nitro. Wtedy myślałem, że kiedy instalowałem te skille, to ja nie wiem co ja myślałem. Wiem, że nie byłem aż tak doświadczony wtedy, jak dodali te skille. Ogólnie te skille tutaj. Jak ustanęli skille z po levelu. To nie wiedziałem, jakie skille ładować te samochodów i ładowałem to, co ładowałem, nie? Patrzę, japoński samochód, może nitro, no to
rozwalna na sobie nitro i jest tak jak jest. Ale co bym teraz do niego zainstalował? Na pewno bym raczej wymaksował skill na poprawę osiągów i na katapultę. Te dwa skille wymaksować. I wszystko co na katapultę. Moc katapulty i ładowanie katapulty. Odnowienie katapulty. Te dwa skille bym wsadził. Okej. I jeszcze performance shop. Overall mam 499 przy takich częściach jak tutaj widać. Czy to są dobre części? W sumie nie wiem. Nie wiem co by się przydało temu samochodowi. Powiem szczerze. Za dużo mówię szczerze w tym odcinku. Dobra. To chyba tyle, nie? Wygląd, malowanie, moja wena twórcza, no cóż. Nie wiem co mnie naszło na takie malowanie, powiem szczerze. Naprawdę. Nie wiem, chciałem coś dziwnego zrobić i zrobiłem. Nie wiem jak to nazwać. O, sorry. Dobra. To tyle jeśli obchodzi. Tylko no, chcę wrócić na ulicę. Dziękuję bardzo. No i więc tak. Mazda MX-5 jest średnim samochodem. Średnie przyspieszenie, średnia maksymalna prędkość. Skręt jest dobry, ale jednak nie aż tak dobry. Jakby się chciało i wydawało. Nitro słabe, więc ten samochód odradzam. Właśnie spojrzałem do dealera, ale potem co pamiętałem, to on jest aktualnie dostępny. Jest dostępnie aktualna ta MX-5 i około jest w klasie D i ma i kosztuje około chyba 300 coś tysięcy lub trochę więcej. Dobra, to tyle. Więc komentujcie, oceniajcie, klikajcie, rolować guzik. No i siema.